Obraz fenotypowy, czyli ten obraz kliniczny tych pacjentów, jest nawet bardzo zróżnicowany w obrębie jednej rodziny, czyli jeżeli jeden rodzic, a mamy takie rodziny, że ma jedno niż więcej dziecko z delecją, mamy nawet taką rodzinę, że jest trójka dzieci z delecją, to tak naprawdę każdy z tych dzieci jest inny. I to jest takie też no, dla nas, genetyków, takie no, niesamowite w tym zespole, prawda, że... dzięki. To jest takie niesamowite w tym zespole, że my tak naprawdę cały czas badamy jakby co powoduje to, że te dzieci są takie różne. Dlatego my przeszliśmy na inną diagnostykę zespołu. I to jest albo technika FISH, albo MLPA, albo mitromacierze. Ja oczywiście nie będę tutaj wdawać się z Państwem w szczegóły tych technik. Natomiast jest to dosyć ważne dla Państwa, którzy pracujecie, jak się domyślam, na co dzień z dziećmi, z problemami, z różnymi pewnie problemami, żebyście Państwo, no jakby znając te orzeczenia czy badania, które te dzieci mają, jakby może zwrócili tak gdzieś z tyłu głowy, pamiętali, jaki typ badań te dzieci miały zrobione, bo być może jest to zespół Dijkstra, tylko po prostu jest niezdiagnozowany. I w Polsce w tej chwili większość ośrodków proponuje tą diagnostykę w kierunku zespołu Dijkstra i oczywiście po potwierdzeniu, że dziecko jest nosicielem delecji, zawsze należy pamiętać o tym, żeby sprawdzić, czy jego rodzic nie jest nosicielem. Tutaj takie przykładowe, jak wyglądają takie badania. Organy czy części ciała tak naprawdę, które mogą być dotknięte przez zespół delecji 22q11 to jest właściwie wszystko. Począwszy od mózgu, podniebienia, oczy, to jest grasica, zespół odpornościowy, tarczyce, przytarczyce, nerki, wady rąk, wady stóp, tak naprawdę jakby to, jak szeroko dziecko może zostać dotknięte tym zespołem. My w dalszym ciągu nie wiemy do końca, od czego to zależy, ale tak naprawdę dotyczy całego ciała, tak? Dotyczy całego organizmu. I najczęstsze kliniczne takie zaobserwowane wady to dotyczą wady serca i one stanowią wada serca stanowi u około 76% do 82% chorych występuje. I one stanowią główną przyczynę śmierci dzieci z zespołem delecji 22q11. Najczęściej jest to tetralogia Fallota u 22% pacjentów, przerwany łuk aorty, ubytek przegrody międzykomorowej, wspólny pień tętniczy, ring naczyniowy, VSD, ASD oraz pozostałych, to jest w sumie właśnie ponad 80%. Jak również bardzo charakterystyczne tak naprawdę się wydaje, że to są cechy dysmorficzne twarzy. Wprawny dysmorfolog w poradni genetycznej wydaje się, że powinien zauważyć jakby te cechy charakterystyczne takie twarzy, tak? Chociaż tak naprawdę no, nie jest to aż tak proste. Ale czym się te dzieci charakteryzują? Mały, nisko osadzone małżowiny uszne, zrotowane ku tyłowi, małe usta, cienkie warki, wąskie szpary powiekowe, szerzej rozstawione oczy, podłużna twarz. U noworodków nos jest zwykle dłuższy niż typowy, z lekko przytępionym końcem. Czasem niedorozwój skrzydełek nosa, małe ku tyłowi cofnięta żuchwa i co powoduje potencjalne problemy ortodontyczne. I tutaj niestety nie mam pointera, ale mam nadzieję, że jak wyczytywałam, to Państwo mogliście na tych przykładach tutaj zauważyć właśnie ta żuchwa bardzo charakterystyczna, mała cofnięta u tej dziewczynki. I to są przykłady dzieci właśnie z delecją 22q11. I proszę zwrócić uwagę, że mimo tego, co wyczytam, to tak naprawdę te wszystkie dzieci wyglądają trochę inaczej. One mogą mieć pewne cechy z tego, co powiedziałam, mogą nie mieć. Czasem jak no, spotykamy dzieci, nawet w poradni genetycznej, tak, to one tak naprawdę no, nie mają tego typowego wyglądu zespołu delecji 22q11, tak? Czy nawet to pierwsze dziecko. Potem rzeczywiście robi się taka podłużna twarz, także u tych starszych dzieci jest to może trochę bardziej takie uwidocznione, ale szczególnie małe dzieci, to jest
to jest tak naprawdę no, bardzo trudne dla, nawet dla genetyka wprawnego do zobaczenia. I kolejni pacjenci, kolejni tutaj, ta dziewczynka mała, no to, to już tak mówiłam o wąskich oczach, o wąskich twarzy, zupełnie, zupełnie tutaj niepasująca, tak? Ale wiemy też, że ma delecję 22:11. Dlatego tak pokazuję Państwu, żebyście jakby Państwo naocznie zobaczyli, że tak naprawdę rola genetyka, lekarza genetyka w poradni genetycznej no jest bardzo trudna, dlatego że od lekarzy się oczekuje, no, że oni będą lepiej diagnozować, że będą wyłapywać ten zespół. Mówi się, że no tyle, prawda, taka jest duża częstość i to wykazały takie badania przesiewowe, które były robione w Stanach, że wszystkie dzieci, które się rodziły, były badane pod względem delecji 22:11 i stąd jakby wyszła ta częstość, że to jest takie częste. Ale tak naprawdę, gdy przychodzi taki pacjent do poradni, no to bardzo trudno, mimo tego, że to jest takie częste, strzelić, że to jest właśnie ten zespół. A zespołów genetycznych, przypominam, mamy dobre kilka tysięcy, więc nieprawidłowości podniebienne to jest kolejna taka grupa wad, które te dzieci mogą mieć i które bardzo wpływają zarówno na rozwój mowy. To jest rozszczep warki podniebienia, rozszczepiony podwójny języczek, rozszczep podśluzówkowy podniebienia, wysokie gotyckie podniebienie i bardzo rzadko całkowity rozszczep podniebienia. I to są takie rzeczy też, które prenatalnie, z powodu których prenatalnie te dzieci bardzo często jako jeszcze w brzuchu u mamy trafiają na badania, dlatego że to akurat ładnie widać w badaniach USG, jeżeli jest rozszczep, tak? To my wtedy robimy te badania na delecję 22:11. I zaburzenia wynikające z tych rozszczepów dotyczą funkcji ssania. Te dzieci jak się rodzą, one bardzo często muszą być karmione butelkami, w ogóle karmienie ich jest bardzo trudne, ponieważ no przez to mają zaburzone tą funkcję ssania, połykania, również oddychania, no i potem rozwój mowy jest zaburzony. Zwiększona skłonność do stanów zapalnych gardła, uszu, dróg oddechowych i w związku z tym przez te takie nawracające infekcje uszu bardzo często dochodzi do niedosłuchu. Zaburzenia endokrynologiczne, czyli niedoczynność przy tarczyc i tarczyc, które powodują niedobór wapnia albo niedobór lub brak hormonów wzrostu. Nieprawidłowości grasicy i zaburzenia immunologiczne. Brak lub niedorozwój grasicy powoduje spadek całkowitej liczby krążących limfocytów T. Komórki te odpowiadają za reakcję obronną organizmu, co oczywiście skutkuje tymi częstymi zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych. Rodzice bardzo często muszą przebywać długo w szpitalu, ponieważ te dzieci są no, bardzo, bardzo często chore. Przewlekłe zakażenie ucha środkowego, to jest 75% pacjentów, co może prowadzić, tak jak mówiłam wcześniej, do zaburzeń słuchu. No i to niestety też predysponuje do zaburzeń autoimmunologicznych. Upośledzenie słuchu wynika z przewlekłego zapalenia ucha środkowego lub też z wady zbudowy ucha środkowego, czyli ze ślimaka. Tak naprawdę u nas w Polsce nie stosuje się w takich przesiewowych badań, jakby co jest przyczyną tego niedosłuchu. Natomiast bardzo rzadko przynajmniej, natomiast trzeba pamiętać, że są jakby dwie potencjalne możliwości, dlaczego to dziecko nie dosłyszy. Zaburzenia okulistyczne, bardzo często zez występuje. Zaburzenia połykania, żywienia, poruszania, problemy z poruszaniem mięśni podniebienia miękkiego oraz ich prawidłowym napięciem, które mogą powodować cofanie się pokarmu, tak jak powiedziałam, trudności w ssaniu, jak również poruszaniu językiem. No i inne dolegliwości, to już tak, które reprezentowane są przez kilka do kilkunastu procent naszych pacjentów, to jest ośrodkowy układ nerwowy, przepuklina opornowo-mózgowa, układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy, zarośnięcie przełyku, wady odbytu, nieprawidłowy zwrot jelita, przepuklina przeponowa, pępkowa, układ kostno-stawowy, bardzo często jest dodatkowy paluszek, stopy końsko-szpotawe, płaskostopie, palce zrośnięte, obecność trzech paliczków. Także widzicie Państwo, jakby tak naprawdę no, te dzieci mogą być dotknięte tak naprawdę wszędzie. Tak? No, jakby przeczytałam to Państwu, żebyście może sobie Państwo uświadomili, jak bardzo również ciężko
ciężko te dzieci mają, tak? No bo to jest bardzo wieloośrodkowy zespół. I dlatego też lekarze, którzy się opiekują takimi pacjentami, to jest cały zespół lekarzy. To jest właściwie armia lekarzy i tak naprawdę to, do czego mam nadzieję, no, będzie dążył zarząd i mam nadzieję, że się uda, to takie ośrodki, w których takie dzieci będą mogły mieć tą kompleksową opiekę. W tej chwili tego w Polsce nie ma. Te dzieci tak naprawdę, no jeszcze Warszawa powiedzmy jest takim miastem, gdzie rzeczywiście wszędzie tych specjalistów, znaczy można tych specjalistów gdzieś znaleźć, natomiast już w mniejszych miejscowościach to tak naprawdę, żeby znaleźć tych wszystkich specjalistów i żeby jeszcze oni w ogóle wiedzieli, na czym ten zespół polega, czym, prawda, jak podejść do tych dzieci, to tak naprawdę jest bardzo trudno, więc tak naprawdę no, rodzice mają, wkładają ogromną pracę w to, żeby i pójść do kardiologa, endokrynologa i do wszystkich tych specjalistów, żeby się móc dostać i mieć jakoś kontynuowane te wizyty. Mhm.